Mnóstwo Polaków się tu zatrzymuje. Daleko to się ma od nazwy miasto. No problem. Natrafiłem tutaj na takie obozowisko. Wyglądają one w niektórych miejscach właśnie tak. Monia, wstawaj. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Jeszcze dojeżdżamy do Zagory, już dojeżdżamy. Jest na horyzoncie. Tak niedaleko, a tak daleko. Męcząca podróż, ale zaraz znajdziemy jakieś miejsce i wszystko wam opowiemy. Sekundkę. Jedziemy i tu nas kolega zwerbował do swojego garażu. Cześć! Cześć! What's your name? Hasan. Okay, także Hasan nas tak zwerbował do garażu tutaj właśnie w Zagorze. Jak będziecie mieli jakiekolwiek problemy z autem, to tutaj możecie wpadać. Mnóstwo Polaków się tu zatrzymuje. Zaraz wam pokażę, kto tutaj w ogóle bywał niedawno, ostatnimi czasy. Podróże 4x4. Amator 4x4. What's your name? Aziz. Aziz. Aziz jest tutaj bossem w tym całym garażu. I Ricky. I boss the garage, Ricky. Welcome. Yeah. Także wesoła ekipa. Mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj zajeżdżać, ale jest wesoło. Sprawiają również krosówy. Oh, nice. Ciężarówki Tatra. Tutaj jest jakiś mistrz Paryż Dakar. Ja to nie znam się za bardzo na tym, ale może ktoś będzie wiedział, kto to jest. No, mnóstwo. Następny team z Paryż Dakaru. Paki tutaj mają. Niezłą historię. O, także taka sytuacja. Jeszcze nie odpoczęliśmy, jeszcze dobrze nie wjechaliśmy do Sahary, a już nas do Zagory. No ale dobra. Przynajmniej wiemy, gdzie można naprawić ciapkę, jakby coś się stało. A poza tym nie tylko na Mercedesy to naprawiają, różne inne auta też, motory i tak dalej, także... Tak, my już lecimy, bo ja muszę coś napić i coś zjeść. No i po tym szalonym wjeździe do Zagory w końcu znaleźliśmy miejsce parkingowe koło cmentarza. A dlatego to miejsce wybraliśmy, bo jest w cieniu. Także może nam się w końcu auto nie nagrzeje, bo już mamy trochę słońca. Dość. Tak. Idziemy. Idziemy zobaczyć, co tu jest ciekawego. O ile w ogóle coś jest. W mieście za gorąco, w gaju palmowym. Mury. Zobaczyliśmy tutaj takie piękne drzewa palmowe. Myśleliśmy, że wejdziemy, usiądziemy, spokojnie wam opowiemy, jak przebiegła droga do Zagory. A tutaj są po prostu pozagradzane działki takimi glinianymi murami. I tak to, słuchajcie, wygląda właśnie wszędzie. Jeżeli widzicie jakieś piękne zdjęcia oaz na internecie, to może tak gdzieś takie są. Ale na pewno nie tu, po drodze z Guelmi do Zagory. One wszystko są, tylko że wyglądają właśnie tak. Tak, one wyglądają tak. Są mury i są porobione poletka. No. Które poletka są nawet zamykane na kłódkę, zobaczcie. No nie wiem, co tam jest, co tam rośnie. Chodźcie, zobaczymy razem. No nie wiem, powiedzcie mi, co widzicie, bo ja nie widzę nic. No tu kolejne zamknięte na kłódkę, także też nie wejdziemy. Mhm. I błądzimy tym labiryntem. Znaleźliśmy krowę. Tam. Tak, chyba to jest czyjaś działka. Ale mamy siłę pod palmami. Tak, no i tu chyba jakiś jest też do wody. Tak, tutaj jest jakiś kanał wodny. No i tak to wyglądają obrzeża. To jest oaza, słuchajcie, popatrzcie tylko na to. Niesamowite. No ale nie możemy tam wejść. Ale spróbujemy znaleźć. No chyba znaleźliśmy już miejsce na naszą pogawędkę. Ojejku. Och, trochę cienia i trochę... Ciszy.
mamy święty spokój, bo tu jest wszystko ogrodzone, także nie wiem, może się włamaliśmy komuś na pole, ale przepraszamy, co złego, to nie my. No dobra, Monika, zaczynamy od początku. Tak jak wam obiecaliśmy, opowiemy wam teraz troszeczkę o drodze, jaką tutaj przybyliśmy do Zagory, bo była długa, no i dosyć męcząca. Tak, no z perspektywy kierowcy powiem wam, że no strasznie monotonny krajobraz, rozległe przestrzenie. Drogi już nie są tak równe. Na pewno trzeba przestrzegać znaków prędkości na drodze. Jeżeli każą nam zwalniać do 40, to trzeba zwalniać, bo w zagłębieniach po prostu są strasznie duże nierówności. Ja sobie raz pozwoliłem przejechać chyba, nie wiem, z 80 na godzinę, no i troszkę podskoczyliśmy. Tak, podskakiwaliśmy. Nawet nie to, że sobie pozwoliłem, po prostu no, ten krajobraz, ten kurz, ten upał jest tak monotonny, że po prostu nie zauważyłem znaku i przejechaliśmy. Można to przeoczyć. Trzeba być skupionym. Ja czasami Pawła ostrzegałam, jeżeli ja pierwsza zauważyłam, bo często właśnie zdarzają się te niecki takie, one są oznaczone, ale przy tym monotonnym krajobrazie, tak jak Paweł mówi, ciężko jest to zauważyć po drodze. Ale fajne doświadczenie moim zdaniem, bo no uczy, jak naprawdę ludzie żyją tutaj w ciężkich warunkach. Oczywiście w kabinie mamy klimatyzację, więc nie jest tak źle, ale gdziekolwiek, jak się tylko zatrzymywaliśmy i wychodziliśmy chociaż na chwilę, no to po prostu zwalało z nóg. No. I jak cokolwiek gdzieś chcieliśmy zobaczyć po drodze. Wielkie nadzieje wiązaliśmy z miasteczkiem Tisint, bo tam na mapie pokazywało nam, że są wodospady. I oaza piękna, w końcu z wodą. No, ale jak to wiadomo, teraz w tym klimacie często te wodospady są tylko na mapach, a w rzeczywistości te miejsca są suche. No, ale byliśmy bardzo zaskoczeni, bo gdy dojechaliśmy, no to zobaczyliśmy, że jest tam woda. Po prostu to był taki raj dla oczu. Tak. I radość, od razu banan na twarzy, bo była tam woda. No i my tacy właśnie obecni nomadzi poczuliśmy, myślę, że taką samą radość z tego widoku, jak ludzie, którzy kiedyś podróżowali tym szlakiem. No, tak, woda, gdy zobaczyli zieleń. Oazę i wodę, dokładnie. Tak. No i próbowaliśmy do tej wody jakoś dojechać. No i wjechaliśmy w miasto. Troszeczkę się to wkopaliśmy chyba. Przepraszam, ale jesteśmy w Tisinit. Mieście, no. Daleko to się ma od nazwy miasto, biorąc pod uwagę europejskie zwyczaje. Tam sobie ktoś jedzie osiołkiem. Tak. Czyli tutaj Monika się nie da. Nigdzie nie. On jest akwedukt zrobiony. Paweł, ty będziesz musiał tutaj tyłować. Yo! Wody oczywiście nie dojechaliśmy, ale dojechaliśmy na jakieś peryferie. Kobiety robiły tam pranie w jakichś kanałach, było mnóstwo dzieci. No i tutaj pierwszy raz spotkaliśmy się z takimi dzieciakami. No, widzieliście w ostatnim filmie, dzieciaki były przemiłe, aż miło było im coś kupić po prostu, a tutaj ja tak, się... Tak, były bardzo ciekawe, były takie no chętne, pomocne i tak dalej. A tutaj po prostu się przeraziliśmy. Myślę, że tam pojawiają się turyści i dzieci są po prostu, oni po prostu od razu chcą słodycze, długopisy, pieniądze. A tak. Czasami od razu mówią, daj mi 10 dirhamów. Nie ma w ogóle gadki na inne tematy. To jest właśnie ten dylemat, bo my czasami chcemy pomóc, ale czy właśnie nie robimy źle? Nie wiem, sam. Napiszcie ciężki w komentarzach, co o tym myślicie sami i co byście zrobili w takiej sytuacji. Tu za Tisinit to samo. Pustkowie i takie oazy, do których nie można dojechać. Może autem 4x4 gdzieś tam po polu by dojechał, żeby sobie odpocząć, ale tak to się nie da. Ciężko znaleźć drzewo, żeby stanąć w cieniu. No jesteśmy ale, tu. No ale cóż, my znaleźliśmy jedno drzewo i zjechaliśmy i zostaliśmy tam na noc.
A, no tak, za Tisi. To było Pawła marzenie. To było moje marzenie, jak ja mogłem o nim zapomnieć. No i słuchajcie, musiałem się tutaj zatrzymać. Cisza, spokój. A za tymi górami, za mną, granica z Algierią. Jakieś 20-30 km zaczyna już się algierska Sahara. Miejsce odludne, bardzo rzadko samochody mijamy na tej trasie, ale jest po prostu przepięknie. Niesamowite, dokąd dzisiaj dojechaliśmy ciapkiem. Jest godzina 18:30. Cały czas mamy 35 stopni. Non stop, non stop i nic naokoło, nic. Dziwne uczucie i na pewno trzeba mieć tu sprawne auto. Spełniamy swoje marzenie. Czyli co? Ognisko na pustyni. Paweł nazbierał chrustu. Nazbierał? Nacięłem. Masakra, ile tego jest. Teraz tylko pociąć na drobne kawałeczki i można siedzieć przy ognisku z takim widokiem. Coś pięknego. Wow, wiwa, jakie ognisko. Będzie super. A wczoraj nam się udał wieczorek. Piękna noc, cieplutka, rozgwieżdżone niebo, ani jednej chmurki. Dzisiaj wyszłem na spacer i natrafiłem tutaj na takie obozowisko. Chyba nomadów, ludzi, którzy tutaj wypasają wielbłądy naokoło. Często je tu widać. Zastanawiacie się, czym te wielbłądy się żywią? Otóż no, jedzą liście z tych drzew. Jest to chyba jakiś rodzaj akacji albo coś takiego, nie wiem, jak ktoś wie, to dajcie znać w komentarzach. No, a takie prymitywne obozowisko wygląda tak, że są tam koce, są tam jakieś dżelaby, widzę, tu jakieś w miarę dobre sandały, kociołek chyba do ogniska, jest jakiś czajniczek, no i chyba, żeby tego nie tachać cały czas ze sobą, podejrzewam, że oni mają kilka takich punktów gdzieś tu naokoło i jak trzeba, to się zatrzymują, tam jeszcze na drzewie bukłaki są na wodę. No, a jeszcze warto zwrócić uwagę, że przy takim obozowisku jest tam studnia dalej. No i w ten oto sposób dotarliśmy do Zagory. Można powiedzieć, że z Gwelmim do Zagory droga wygląda cały czas bardzo podobnie. Mhm. Pustkowie, bezludne kamienie. Tereny. No, można jedynie spotkać jakiegoś pasterza po drodze. I wielbłądy. Tak, wielbłądy. O, spotkaliśmy pasterza, który potrzebował wody. Po to się bierze więcej wody na pustyni, żeby móc się z kimś podzielić, jeżeli ktoś jej potrzebuje. Tutaj na przykład pan stoi z jakąś kózką, pomachał do nas właśnie tutaj takim bukłakiem i nalewamy mu wody pitnej. Wieżor! Wieżor! Jedzenie jakieś mamy, coś? Coś tam mamy. Mamy chleb, damy mu banany, pomarańcze. No problem. Wieżor! Wieżor! Au revoir! Wieżor! Wieżor, mzien! Tak, właśnie pamiętacie, jak ruszaliśmy z Gwelmin, to Monika mówiła, że trzeba zabrać więcej wody, bo jest taki zwyczaj, że jak ktoś potrzebuje wody, to się nie odmawia. Lecimy jeszcze zobaczyć, co jest ciekawego w tym mieście. Tak jest. Chodźcie. Podobno nic, ale może coś znajdziemy. Może. Tak jak to miejsce. Teraz Fera zawsze wie, co znaleźć. Obecna Zagora, nowoczesna, pełna pięknych hoteli i riadów, powstała w XX wieku. Ale wcześniej była tutaj, widniała już na mapach, twierdza przy tej górze, którą tutaj widać za mną, która również nosi nazwę Zagora. No, twierdza na górze Zagora pełniła bardzo ważną funkcję tutaj w XVI wieku. A jaką? No to zaraz wam powiemy, bo musimy dojść do jednego z punktów charakterystycznych w Zagorze. Jak widzicie za mną, architektura nie różni się niczym od miast, które mijaliśmy po drodze z Gwelmin. Ten sam kolor, te same budynki. Może troszeczkę bardziej jest zrobione pod turystów, bo wydaje mi się, że po hotele są na pewno na wyższym tak, poziomie. Tak, jest to taki punkt wypadowy właśnie na różne wycieczki, wypady, nakłady na jakieś rajdy, krosówki na Saharę. Mnóstwo tutaj jest. Tu są setki kilometrów szlaków. Cały czas mijamy jakieś ciężarówki serwisowe, 6x6, 4x4, auta, kłady, grupy motocyklistów. No dzieje się tutaj, dzieje się. Na pewno takie osoby znajdą tutaj po prostu raj dla siebie. My na razie mamy piekiełko. To jest taki główny biznes tutaj na Saharze. Właśnie ta turystyka,
przyjeżdżają tutaj bogaci ludzie, no bo z takim sprzętem, jak tu widzimy, no to tak, nie są no, to ludzie biedni. No naprawdę. Więc no myślimy, że z tego się tutaj, z tej turystyki no, się tutaj ludzie utrzymują w większości. Tak, Monika, ale... Gdzie to miejsce? Jest hotel. Odbiliśmy trochę od tematu. Dobra, jest hotel gdzieś tutaj. La Palma. Sekundę. No i mamy to, znaleźliśmy w końcu ten znak. Tak, mamy znak Timbuktu 52 dni. Co on oznacza? Oznacza to, że stąd z Zagory, która jest bramą do Sahary, było 52 dni drogi na wielbłądach do Timbuktu, które znajduje się w Mali. Zatrzymywały się tutaj karawany, a ta twierdza, która była tutaj, istniała w XVI wieku, właśnie pełniła taką funkcję, sprawowała bezpieczeństwo nad karawanami. Mogli się tu właśnie zatrzymać przed wyprawą już na tą piaszczystą pustynię Saharę. No a współcześni cyfrowi nomadzi jeżdżą tutaj takimi karawanami na swoich dromaderach, czyli Mercedesach, ciapkach. Udało nam się znaleźć fajną miejscówkę. Monika, ja idę pokazać widzom miejscówkę, a ty już w końcu wstawaj. Mówię wam, z Moniką rano to jest jak z dzieckiem. Miejsca nie ma na aplikacji Park4Night, sami je znaleźliśmy. Jest na obrzeżach Zagory, a dokładnie pod samą górą Zagora. Tutaj jest ten taki napis, który widzieliście wczoraj. No i nie wiem, czy słyszycie, ale miasto zaczyna żyć. Jest rano, rześki poranek. Wszyscy jadą na pustynię, na krosuwach i na tych sportowych samochodach, co wam mówiłem. No ale dobra, wracając do miejscówki. Cicho, spokojnie. Można powiedzieć, że śpimy przy oazie. Blisko do miasta. Jak zdążyliście już zauważyć, dajemy koordynaty pod każdą miejscówką teraz. Także możecie sobie tam zobaczyć, gdzie dokładnie akurat w danej chwili jesteśmy. Dobra, ja biorę się za jakieś śniadanie i dzisiaj będziemy jechali przez dolinę rzeki Dra. No a Monika tak jak spała, tak śpi dalej. Monia, wstawaj! Normalnie gorzej niż z dzieckiem. Gorzej niż z dzieckiem. Chłopaki, wy też tak macie ze swoimi kobietami? Może zapach śniadania ją obudzi. No i śniadanko zrobione. Nie jest jakieś wykwintne, moja jest granola z suszonymi owocami i z daktylami. Moniki jest kanapka z szyneczką, ale Monika cały czas jeszcze leży w łóżku. Także ja zajadam i nie wiem, ja jadę, a Monika pewnie zostanie w łóżku. Właśnie zatrzymaliśmy się w miasteczku, do którego chcieliśmy tutaj zajechać. Miasto nazywa się Nkop. Dojechaliśmy do niego z Zagory przez część doliny rzeki Dra. Przepiękne miejsce. Zmieniły się widoki, bo mijaliśmy dużo oaz. Ciągnęła się w sumie wzdłuż ciągnęła rzeki, się, tak. której nie było, bo rzeka była wyschnięta. Można powiedzieć, że 69 km. No, droga usiana kasbami, ksarami, wioseczkami, w tym samym klimacie, co Zagora. Ale zaraz wam opowiemy, dlaczego tutaj jesteśmy. Pierwszy raz mamy wreszcie przyprawy. Jest sól, nie wiem, to wygląda jak jakiś kumin i pieprz. No jest jeszcze oliwa. Czekamy na mięsko, bo już mamy jakąś marokańską sałatkę, fryteczki. Czekamy na mięso z grilla. Przyjechaliśmy do tej wioski ze względu na plemię berberyjskie, które tutaj mieszka. Eid Atta się nazywa. Mówią oni w ogóle innym językiem. No i nawet widać kulinarnie pewną różnicę w podawaniu dań. Kefta jest robiona na grillu z jakimiś przyprawami, w sensie takimi zielonymi. Nie wiem, co to jest. Czy to jest kolendra? Tak, to jest kolendra. Mamy przyprawy na stoliku, oliwę, także no wszystko wygląda bardzo bogato. Przyszliśmy zjeść po jakiejś kanapce, a skończyło się na dwóch stołach zastawiono. No ale, że tak powiem, marokańska sałata i kefta o każdej porze dnia. Przepyszna jest po prostu, wszystko bardzo świeże. Rewelacja. No i przeszliśmy się po tym przepysznym posiłku. Ulicami wioski. Wyglądają one w niektórych miejscach właśnie tak.
a jedzenie było pyszne. Możemy polecić restauracja Merzuga, taka lokalna, no po prostu przepyszna. Tak nas ugościli, że normalnie ledwo się toczymy, jeszcze dostaliśmy wodę na drogę. Ludzie w tym mieście są po prostu zupełnie inni. Inaczej wyglądają, są pracowici, widać, że cały czas czymś się tutaj zajmują, czymś się trudnią. Bardzo uprzejmi, życzliwi, nienatarczywi, no i ceny. To nas zaskoczyło, że ceny są tutaj dużo niższe niż w Zagorze. W ogóle też byliśmy zaskoczeni znajomością języka angielskiego tutaj, bo jest to takie naprawdę nieduże miasteczko, wioska w sumie. A parę osób właśnie tutaj spotkaliśmy, które świetnie mówiły po angielsku, w tym nauczycielkę angielskiego, która nas nauczyła kilku słów w tutejszym języku. Tamazic to język, którym posługuje się właśnie tutejsze plemię. I tak na przykład w arabskim, w dialekcie Darija, shokran znaczy dziękuję, a tutaj mówi się ten mirc. O, a tutaj mamy tutejsze cegły. Glina zmieszana z kamieniami, chyba z liśćmi palmy. Cały sznur będą budować. Miasto w przebudowie. Tak w ogóle to z lokalsami to lepiej tutaj nie zadzierać, bo plemię to słynęło z bardzo takiego buńczucznego podejścia do władców. Bardzo dużo tutaj wzniecali powstań w okolicy. I jeżeli mieli problem kiedykolwiek z władzą, to rozwiązywali go właśnie za pomocą miecza. Udane zakupy w małym miasteczku, ceny dużo niższe, tak 3 razy taniej niż w Zagorze po wielkim targowaniu. Woda z róż damasceńskich, jakoś tak, to też taki akcent Maroka, bardzo ładnie pachnie, fajna na upały. I co jeszcze mam? Mam jeszcze chustę, właśnie chciałam taką Monia chustę. Monia będzie wyglądała typowo po prostu teraz już jak dziewczyna z karawany. Taniec brzucha? Okay. A wiesz, że wśród Tauregów panuje matriarchat, to znaczy, że rządzą kobiety. I to mężczyźni muszą zakrywać swoje głowy właśnie turbanami z takich chust. Także... Czyli ta chusta to dla mnie, tak? Może ciebie nią opaszę. No, okay. A ja już jestem przygotowana na Saharę. No i udało nam się zjechać troszeczkę w bok. Nie jest to łatwe, ale udało się. Mamy piękny widok, gdzie są jakieś tam drzewka, tak zaraz podjadę w cień i odpoczywamy. Zwyczajem już takim, że tak powiem, pustynnym naszym. Tak, trochę musimy zrobić sobie siestę. Przed nami 3 godziny drogi do Merzugi. Także w następnym odcinku widzimy się już na Saharze. Na pustynnej Saharze, na piaszczystej, na gorącej. Mam nadzieję, że po prostu będzie czad i że się nie zakopiemy. No właśnie, trzymajcie za nas kciuki. A my z wami się już będziemy dzisiaj żegnać. Dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Zostawcie jakiś komentarz. No i co, do zobaczenia za parę dni. Trzymajcie się, hej! Hej!